Role się zamieniły, frajerze! A, mam dwa! On ma trzy! Dobrze, przepraszam! Pani, witajcie w mojej żabka, babka! Łopopo! Patrzcie, jaki mamy tutaj sklep i puchy, i majonez, i zapraszam pierwszą klienterię! Uuu, jaki ja mam tutaj wiatr! Zaraz, zaraz, nie mam działa, jestem duchem! Matko jedyna! Co to jest? To Tinos? Dobra, nie ma problemu. Powiedz mi, jak tam ci mija dzień, no? Mam nadzieję, że dobrze, cyk pyk. $17 szybciej! Let's go! I o, hot doga chcesz! Jaka paruwa, wariacie! Cyk pyk i wstawiamy. Tutaj mamy, kochani, change i o! Zaraz, ile pracuję tutaj? Poniedziałek, babka, wtorek, babka. Halo! O, gotowe są, laj, jak ta lala, proszę bardzo. O nie, tylko nie to. No ta wygląda akceptowalnie. Gdzie jest mój ketchup, halo? Mamy taki, ci widać? Masz, ryj. Teraz tak, ile to kosztuje? $98? 100, let's go, zapraszamy. Cyk, pyk, 100 dolców, proszę, stóweczka szybciutka. Dziękuję bardzo serdecznie i wynoszę stąd. Statystyki mówią, kochani, że większość widzów nie subskrybuje tego kanału. A na 200 koła miał być rozdawany headset VR-owy, więc subskrybuj. Panie, tu biznes ma się kręcić. Co ty tu robisz? Jesteś moim szefem? Żadnym szefem, to jest mój biznes. Moja żabka, babka będzie robiła najlepsze obroty z wszystkich. Proszę pana, jaka jest stylóweczka! Łopa, pa! Na pewno coś chcesz! No! Łoho, slashy! Łopa, pa! Slashy! Co my tu mamy? Kwas siarkowy. No dobra! Troszkę kwasu siarkowego. Łopa, pa! Trochę pasty. Cyk, pyk. O, jakie jumbo size? Co to jest? Halo? Zaraz, zaraz, ja dobrze myślę, że to... I opierdykam! Czyli jeśli wrzucę monety, to również... I monety, pieniądze! Cyk, pyk! Niech to tylko 13 dolców! Bot Vegas Special! 3000 zł! Let's go! Zapraszam! Tak, wiem, ja muszę za coś opłacić tego menadżera, co tam stoi, nie? Zapraszam ponownie! Marcin, byś się do czegoś nadał, byś poszedł kibla ogarnąć, a nie! Co ty chcesz, gazetę? Patrz, gorące ekspresy w twojej okolicy! To ci się przyda! To też tam ci strzelę, nie ma problemu! Coś jeszcze skarbie? Ale ja tu widzę loteriada! Łopa, pa! Jo, przegrałam! Ona też chce! Nie, to najpierw stracić, który wygrane! O, dang it! O, let's go! Jackpot, widzowie! To nie dla pani! Jezus, to nie może być dla tej pani! To idzie tu i dla pani będzie to! O, czy mogę sprawdzić, czy loterię pani wygrała? Nie ma problemu! Cyk, pyk, ojojoj, kochana! No nara, kochanieńka, a skąd te korale? Co to jest? Halo, Jezusie, jakiś informatyk tutaj przylazł, jeszcze będzie mi tu gadał. Czego chcesz? Parówę? No ta, po ślązacku za karę. Dobra, no niech będzie. Żadne jumbo, chciałbyś? Giga guma? To dla mnie! O, kocham tą kasę! 3000 zł dla mnie! Let's go! Kolejne monety, pieniądze siedzą, bam! Nieważne, jak bardzo wkurzający jest klient, to muszę jakby być wyrozumiała. To jest żabka babka. Albo jesteś grzeczny, albo wypier... Oho, dziewczynka z bananem, jaka smutna. Spokojnie, dlatego zamienimy twojego banana w wielkiego banana knagę. Pyk, proszę bardzo, niczym się nie przejmuj, skarbie, masz bananka. Wyczyściłeś kibel, ona mówi, że idzie do kibel. Nie, Georgie, Marcin. Cukier, 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 czego chcesz, czego chcesz? Musztarda? To nie jest cukier. Co mamy jej dać? Loteria tikety. Strzelają, strzelają, ręce do góry, ręce do góry. O, to może być cukier. Proszę bardzo. Więcej? Masz, żryj więcej, żryj więcej. Co się stało? Mamy kasę zeskanować? Musimy jakoś policzyć. Ty mała lafiryndo. No dawaj mi tamto do zeskanowania. Może mamy jakieś inne? Nie no, wszystko poszło. Do niczego się nie nadajesz. Dobra, tajny kod. Żółty, zielony, fioletowy, niebieski. Klik. Klikam sobie numerki, żeby zrobić więcej kaski. 2000! O proszę! Czy kupowała coś? Kochana! Ona mi tutaj odpaliła trzecią wojnę światową, a dopiero tutaj mówić płacenie. To nie jest ważne. Zamknij się!
Stawiamy? No dobra. Może się zmienią w jakieś potężne, nie wiadomo co się. Łopapa. I uwaga, transformacja. Halo, gdzie to zabrali mi to? O, tam jest! I zarośli, możemy wstawić tam cokolwiek? Jalla, jalla! Czekajcie! Zaraz, zaraz, co ty mówisz do mnie? Potrzebujesz rozrywki do kibla? To łap! A zaraz, potrzebujesz papieru toaletowego? Może tego nie używaj? No, dobra. Siedzi, nie ma za co, proszę bardzo. Dobra, na wystawę wystawiamy naszą wielką rakietę. Łopapa! I cyk, pyk, wielka rakieta na sprzedaż, przyciągnie to wszystkich. Łopapa, jaka petarda! Co? Co ty chcesz? Sportowiec? Halo? Coś dla pana? A, lodówa, no dobra, nie ma problemu. Już pan ogarniemy, pan wysportowany. Widzę, jak ta lala siedzi. Sześcio przycisk, czy coś tego typu. Energy! I co my tu mamy? Proszę pana, może taki drin? Zaraz, zaraz! O nie, co się dzieje? To lata! Matko jedyna! Nie, uspokojnie! Proszę pana, to bardzo typowa sytuacja. No, może to teraz będzie dla pana? A, że mam to wstrząsnąć, co się stanie? Jala, jala! Jaka potęga! Sama muszę tego spróbować! Go! Trzymaj! Szybko, babka, pieniądze, czekaj! Nie ma problemu, ja ty nic nie piłam, wszystko w porządku. Szefie, szefie, kofeina, zaraz wybuchnie mi głowa. Dawaj mi pieniądze. Tak, pieniądze, monety. Gagri. O, co jest? Paliwo rakietowe? Wyleciał w kosmos, stary, widziałeś to? To nie jest normalne. Stefanie! Hello, przystojniaku. Daj bucha. Wanisz, co ty mi dajesz? Mamy dać mu randomowe rzeczy? Nie ma problemu. Jeden i teraz drugi. To się nazywa, kochani, recykling. Cyk, pyk. Dziękuję bardzo. Nic, zadowolony. Jezus, ile monet dał. Przepraszam. Może panu jednak coś innego damy? A pamiętać, żeby brać ich pieniądze? Skarbie, ja pamiętam, żeby wziąć więcej niż zapłacili, a co dopiero to. O, dostawa! Glovo Market. Co my tu mamy? Ostry sos bogów. Go. A, wody, nie! Dawaj mi to. Ostry! To jest, nie wiem, jakiś władca pierścieni. Ja tu nie mam dostępu do toalety. Co to ma znaczyć? A, mamy postawić te rzeczy. Okej, mamy tutaj gazietkę. Nowy Dyson! Łopapa! A tutaj? Nowy Dyson! Łopapa! Ej, ale pudło mi się przyda! Złodzieje, bandyci! Co mamy teraz? Dawaj mi kolejną osobę, a nie. Zapraszam, babka Żabka! Babka Żabka w naszym sklepie, kupisz wiele, no to wiecie. Babka Żabka najlepsza jest! Kupuj itemy i swoje rzeczy, zakupy tutaj! Czego? Bez pieniędzy on jest? Nie no, bez pieniędzy to dostaniesz, proszę bardzo. Kurde, jest sprytniejszy niż myślałam. Szefie, nie słuchałam, co miałam robić, możesz mi powtórzyć? Tak, mamy coś. Słyszałam, że lody są rozbombione ostro. To? O, nie, kurde, zjadłam to też, kurczę, zaraz się skończą. Dobra, może nie zauważy. Tak, proszę pana, mamy takie lody, pan jest tysięcznym klientem. Proszę bardzo. Nie spodziewałeś się tego, że co, że za darmo coś dostaniesz? Kochanie, Żabka Babka, najlepszy sklep w okolicy. Żabka Babka, ej, kupujesz swoje rzeczy albo wychodzisz, hej, dzwoni po policję, więc lepiej kupuj, bo inaczej się, a jeszcze chciał grosika. Marcin, co mówisz? Że te monety się do niczego nie nadają? Proszę bardzo, dobra. Zaraz on idzie na sklepie, łopie, on mi zaraz tam będzie próbował coś, kurde, ukraść, halo. Nie, proszę pana, tam są drzwi. Co? Witam z powrotem, tak? I ma coś dla mnie. A ma dla mnie koi. O, przyniósł pieniądze! Jak romantycznie! Mamy coś dać? No dobra, dla mojego specjalnego klienta damy ci. Co? Nie, to nie, to jest moje! Halo, co za złodziej! Jeszcze złoty ten, nie! Stary, ty się na to godzisz? Najgorszy menadżer świata! O nie, złodziej! Role się zamieniły, frajerze! I co teraz? Mam dwa! I co? On ma trzy! Dobrze, przepraszam, już rozdaję! Panie menadżerze, on mnie zastrzela! Ręce do góry, tak! Mój gang ma fury! Proszę, nie strzelaj do mnie, bo jestem... Nie!
Jestem taką biedną kobietą. Mam iść sejf otworzyć, moje biedne pieniądze. Czy on się odczepi wreszcie? Dobrze, dobrze. Ręce mam tu, spokojnie. Proszę pana, ja nic nie robię. Moje monety. Jakie jest hasło? O Jezusie, mam demencję. Strzela! Nie, dobrze, już otwieram. Nie, moje biedne monety. Ser? Jaki ser? Halo? Ananas, szynka, mozzarella, papryka, nutka babki, jak to wchodzi? Mniom, mniom, mniom. A, mieliśmy mu coś dać. Dobra, damy mu ogryzek, żeby nie dostał pełnej tej. Proszę bardzo. On chce więcej? Nie, tylko nie to. Łap ten ser. Straciłam cały swój majątek. A ty gapisz się z martwą mordą, byś się, kurde, zaangażował. A tak ślązaka, rzut węglem. On jest nie do pokonania. Kolejny klienteria. Zapraszam. Żabka, babka, zbankrutujemy przez to wszystko. O, ile jestem? Jestem warta $1,000,000! Wiedziałam! O, człowieku! Ziomal wygląda na zbombionego! Te okulary są nie bez przyczyny. Te, proszę pana! Zapraszam, tutaj do mnie! Ale się zbombiłem, dawaj mi proszę jakieś, co ja chciałem. Wiem, o tak, potrzebuję burrito! No, proszę pana, nie ma problemu, jedno burrito dla tego przystojniaka. Pokaż mi swoje gały. O, Jezusie Nazareński! Cześć, staro, ale zrób dla mnie wielkie burrito, ogromne burrito. Oczywiście, że tak, a żeby jedno, stary, pakujemy burrito ile wlezie. O, tak, dwa wielkie burrito, jakie one są dowolone, błagam, zapakuj je dla mnie. Nie ma problemu, skarbie, babka Żabka wie co dobre. Niech będzie po promocyjnej cenie, zapraszam ponownie. Tylko weź tu ino kolegów i babkę na imprezę zapamiętuj. Nie ma problemu, stary. No do zobaczenia, żółwiczek. Marcin, nie mówiłeś, że ty takich luzaków tutaj trzymasz. Ja zapraszam kolejną osobę. Marcin. Coś nie robię źle, zaraz mi zastrzeli. Przepraszam, Marcin, nie chciałam cię atakować. Sekretny klucz. A do czego to jest? Co ja mam tutaj zrobić? O, widzę miejsce! Sekretne, gorące pliki Marcina! Wychodzą na jaw, zaufałeś mi! To był twój największy błąd! Co? To jest robot sprzątający? Skąd on jeździ? No dobra, matko jedyna! To ja jestem kopciuszek, że mam sprzątać takie bzdety? Nie mamy rumby? Marcin, bo nasz robot próbuje spierdzielić! Marcin, co się dzieje? A, bo ja go steruję. Wysprzątane jak ta lala. No i mamy kluczyk dla siebie. O, papa, będzie na pięknym miejscu. To za 100. $1 za jednego? Co to ma być? O, proszę pana, dorosły. Oj, przepraszam, już tak. Tutaj Malboraska, cigaretę. Może coś specjalnego? Tak, żubrówę. Co? Wygląda trochę dziwnie. Nie, no jak wygląda dziwnie? Pisze, że jest dorosły. I co, mamy dowód osobisty od niego wziąć? Okej, imię dorosły, wiek wystarczająco stary, o, te tak jak ja. ID totalnie legalne, no stary, co o czym ty mówisz, mamy to zeskanować, żeby sprawdzić, czy jest prawdziwe. Fake! Co to ma być, że fake? Jezusie Nazaryjski, chciałeś się mi oszukać, to nie jest ten Marcin, wiedziałeś? To jest oszustwo? Proszę pani, ale pani sprawdzi, ten jest totalnie legalny, jest totalnie sprawdzony, prawda? Bardzo stary? Jezusie, to gorzej ode mnie! Ten dowód totalnie legalny, wszystko się zgadza. Ejo, przeszło, prawdziwe, nie ma problemu. No to tak, Malboraska, co? Zaraz, wy chcecie fajerwerki? Ja wam dam takie rzeczy, że te fajerwerki przy tym to... Ale te fajerwerki nie mogą być zwykłe, to musi być dowalona fajerwerka plus! O, papa! Proszę bardzo! I cyk, pyk! Nie ma... O! Nie, to są dzieciaki! Matko jedyna, ale macie chociaż 15 lat! Żabka, babka, żabka, babka! O! Nie, panie policjancie, nic nie zrobiłam! To wszystko był fake, nic nie rozwaliłam, to się tu nic nie dzieje! Proszę pani, ale pani mnie słucha! Proszę pani musi sprawdzić, który z nich chciał panią ukraść, niech pani wybierze dobrze! Okej, o, tego lubię, ten to fajny! Ten to gada!
gada ciągle przez telefon, tego nie lubię! Weź go ino wywalaj, co że ten? Z nim to będę interesy robić, on wie co, jak przekonywać ludzi. Narażka, frajerze! A ty przystojniaku? Nie! Zdradził mnie! Panie policjancie, chcę zmienić zdanie! Przecież teraz policja dojedzie mnie! Widzowie, muszę skończyć przed nalotem policji! Widzowie, pamiętajcie! Subskrybujcie kanał!